Witajcie. W marcu 2011 roku operator koparki Sean Funk wybrał się do Królewskiego Muzeum Paleontologii imienia Tyrella w Albercie, aby obejrzeć imponującą wystawę dinozaurów. Chodził po salach pełnych starodawnych skamielin, nie mając pojęcia, że za tydzień sam powiększy tę kolekcję, odkrywając skamieniałość jednego z najbardziej niezwykłych stworzeń w historii. Sean Funk od 12 lat wydobywał materiały budowlane w kopalni prowadzonej przez firmę energetyczną Suncor. Tego dnia pracował jak zwykle, a łyżka koparki stopniowo zagłębiała się coraz bardziej w bitumiczny piasek, który powstał dzięki organizmom żyjącym ponad 100 milionów lat temu. Sean już wcześniej znajdował skamieniałe drewno, ale nigdy nie znalazł szczątków żadnych zwierząt, nie mówiąc o dinozaurach. W pewnej chwili łyżka maszyny natrafiła na coś twardego i masywnego. Z paszczy koparki wypadły kamienie o dziwnym kolorze. Gdy tylko wiadomość o znalezisku dotarła do kierownictwa firmy Suncor, ci powiadomili Muzeum Paleontologii. Do Fort McMurray, wysłanym przez firmę samolotem, natychmiast udał się kurator muzeum Donald Henderson wraz z doświadczonym asystentem laboratoryjnym Derenem Tankiem. Obaj dołączyli do pracowników Suncoru, z którymi pracowali na zmiany po 12 godzin w błocie i kurzu. Wreszcie udało im się wyciąć ważący niemal 7 ton blok, w którym mieścił się dinozaur. Ale gdy przed obiektywami kamer robotnicy zaczęli podnosić znalezisko, nastąpiła katastrofa. Blok z zamkniętym wewnątrz dinozaurem rozpadł się na kawałki. Piaski roponośne są bardzo luźnym materiałem. Skamielina po prostu nie utrzymała własnego ciężaru. Tank spędził całą noc obmyślając plan uratowania jaszczura. Następnego ranka pracownicy Suncor pokryli fragmenty skamielin gipsem, aby paleontolodzy mogli je zabrać do muzeum. Zamiast szalunków z desek zdecydowano się na użycie skręconego płótna nasączonego roztworem gipsu. Plan zadziałał. Ładunek przebył 675 km do muzeum i został przekazany technikowi przygotowującemu pradawne materiały, Markowi Mitchellowi. Prace nad wydobyciem szczątków dinozaura trwały 5 lat. Mark spędził nad tym 7 tysięcy godzin, podczas których z chirurgiczną precyzją oczyszczał powierzchnię skamieliny ze skały macierzystej. "Musimy walczyć o każdy milimetr", powiedział. Paleontolodzy zyskali najlepiej zachowany szkielet dinozaura w historii nauki. Można nawet powiedzieć, że olbrzym ten został zmumifikowany naturalnym materiałem, bitumem, ponieważ dostał się do piasku roponośnego. W rezultacie naukowcy zgromadzili ogromną, bo 3-metrową rzeźbę dinozaura. Kanadyjski jaszczur zachował płytki kostne, które chroniły szyję i nasadę łap, pojedyncze łuski, a jego szyja pozostała zwrócona w lewo, jakby stwór zamierzał zaraz sięgnąć soczystych liści rosnących na gałęziach drzew. Pomimo tego, że pozostała tylko przednia część gada, zdaniem naukowców jest to najlepsza skamielina dinozaura. Za życia jaszczur miał 5,5 metra długości, ważył niemal 1,5 tony i należał do rodziny nodozaurów. Obecnie chętni mogą policzyć łuski na podeszwie prawej przedniej łapy i zobaczyć, jak dokładnie skóra przylega do wypukłości na czaszce. Jacob Winter z Uniwersytetu w Bristolu, który bada kolory pradawnych jaszczurów, zebrał próbki skóry, które wciąż zawierały melaninę, aby określić kolor zwierzęcia. Paleobiolodzy zgodzili się, że mumia to nodozaur, który żywił się wyłącznie roślinami. Na łapach miał półmetrowe kolce przypominające rogi, kolczastą zbroję, za to koniec ogona nie był wyposażony w maczugę. Ten gigant chodził po ziemi około 110 milionów lat temu i był samotnikiem. Obecnie pracownicy muzeum sprawdzają zawartość jelit dinozaura, aby ustalić, co olbrzym zjadł na ostatni posiłek. Próbują też przeanalizować jego kości. Zwykle to najłatwiejszy etap w budowaniu dinozaurów, ale ten przypadek jest całkiem inny, ponieważ szkielet stwora jest obciągnięty skórą. Naukowcy próbowali użyć tomografu, ale jak dotąd próby te nie powiodły się, ponieważ skała jest zbyt gęsta. Mają jednak nadzieję, że w przyszłości technologia pozwoli im zajrzeć do środka. Paradoksalnie okazuje się, że dinozaur jest zachowany zbyt dobrze. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.